startujemy z robotą. Przywieźli tu taką ziemię. Realnie jest to odsiewka jakaś. Prawdopodobnie z truszenia, bo jest ziemia z takim drobnym jakby kamyczkiem. Na tej kolejnych kupach też jest coś takiego. I teraz tak, tu jest szczelina taka wąska, 3 metry. Jedyneczką wjeżdżam. Na dwójkę to tu nie ma miejsca. Minimalnie tylko, aby wsypać ziemię. I skarbówką to załatwię, później będę wyjeżdżał do tyłu. Wąziutko, wąziutko, ci stążyli się już poogradzać. Tu jest nieskończone. Taki jakiś sąsiad był właśnie, że mieli z nim problem, bo tu się bulwersował strasznie i poogradzał to. A tu generalnie tak jak już jest zrobione, to tu nie ma dojazdu, by musiał jakąś małą taczką czy czymś to dowozić bobkatem. Ale że 3 metry jest to, 3 metry jest to, się podrzuci tej ziemi. Ja skarbówką to zaklinuję, żeby tą kostkę obsypać i nie zjeżdżała, bo kostka jest zrobiona i generalnie, żeby ona się dobrze trzymała, to trzeba ją zaklinować, tak? Więc dosypiemy ziemi. Widzicie, to powolutku muszę wjeżdżać, bo tu ledwo, tak. Jak to mówią, na milimetry się wjeżdża. Nasypię sobie z 5-6 łyżek, podciągnę i później znów nasypię z 5-6 łyżek i wtedy już wyjadę tu do końca, bo nie wiem jak mi tam będzie to wydawało ilości, tak, tej ziemi, żeby to ładnie zaklinować. No można wjechać tu od tyłu, bo przez kostkę tam bym nie jechał, bo to jest wszystko w Polsce, wszystkie kostki robi się na piasku, to jak się wjedzie koparką na coś takiego, to przestaje to istnieć, tak? Jak ktoś śledzi kanał, to wiecie, że ja mam kostkę u siebie robiona w normalnym standardzie. Ja u siebie na kostkę wjeżdżam koparką. Sąsiedzi przychodzą patrzeć, jakie są bruzdy, tak? A u mnie jest, jak bruzd nie było, tak bruzd nie ma, tak? Poziomicę można położyć i jest równo. Odbudowa z kamienia, RM-ki zostawione 2-3 cm. Jest kostka i to wszystko. I nie mam problemu z zapadaniem się. Z zapadaniem się kostki, tak? Też poznałem takiego faceta, przyjechał z Norwegii. On mówi, on tylko na podbudowie kamiennej robi. Przyjechał do Polski, on już robi tylko na podbudowie z piasku. Kto by to robił? A tam tylko podbudowa z kamienia. Nic innego, tylko podbudowa z kamienia, więc można się tych standardów bardzo szybko oduczyć i nauczyć nowych, tak? Polska to jest taki kraj dziadostwa po prostu takiego. Można coś zrobić dobrze, ale zazwyczaj, żeby to zrobić dobrze, to was czeka własna robota, bo
budowlańcy nie lubią takiej roboty, tak? U sąsiada zrobiłem pod parking, tak jak go tu macie, jakby go po całej długości kamieniem wysypać i takim klincem wysypaliśmy. On mówi, weź mi tam coś utwardzić, bo zanim on będzie kostkę robił, zanim on będzie tego, to on się wprowadzał. Mówi, załatw mi jakiegoś kamienia czy coś i zrobić podbudowę. No i parking 2 lata miał na takiej podbudowie, to było pięknie zajeżdżone. No to przyszli fachowcy, mówią, panie, to nie idzie szpilki wbić, nie idzie to, nie idzie tamto, tak. Ogólnie wiecie, na nie, tak. Oni robią na piasku, a jedyna budowa, gdzie wjeżdżają samochodami, po 3 samochody stają, nie ma bruzdy, tak. Kostka się nie rozleciała, bo generalnie była zrobiona podbudowa, zostawione tam na 3-4 cm RM-ki, to tak za bardzo nie mieli gdzie tego piasku nawciskać, więc poszła RM-ka i z głowy ma facet, tak. Dobra, ja muszę się obrócić, żeby mi tylko za dużo tego nie było towaru, bo później będę musiał to wyciągać, tak? A przodem tego nie wyciągnę, bo konta nie uzyskam, muszę lecieć skarpówką. Teraz obsypiemy od tarasu w tą stronę. Muszę po trochu podosypywać, bo tu się, że tak powiem, odjeżdża piasek, tak to co wam mówiłem. Piasku i że tak powiem to wszystko odjeżdża, więc trzeba to zaklinować. Ta ziemia to tak jakbyście na plaży chcieli równać tam spodnią częścią łyżki i gładziłem. Głębokości ciężko uzyskać, bo to jest jak luźny piach, tak? A taki plażowy piasek spróbujcie na plaży wygładzić coś na równo, tak? Moralne. I ta ziemia, taka odsiewka, ona się zachowuje niemalże identycznie, tak? Klient mi to zaczął pokazywać, bo to jeden z tych dwóch tu właścicieli już. Jak on by to chciał na gotowo, ja mówię, że no to brakuje nam z 8 wywrotek ziemi. No i na tym się skończyło. Jestem w stanie tą wywrotką co najwyżej 2 metry wokół budynku zrobić. A jeżeli chcemy 20 cm na końcu działki podnieść i całość zrobić w jednym spadku, to 8-10 wywrotek ziemi to takie turbo minimum. Na drugą stronę też nie jest mniej potrzeba, żeby tutaj
podnieść. Klient mi pokazał 60 cm na końcu, dosypać ziemi, mam dwie wywrotki. A co, jestem czarodziej? Dwie wywrotki, to ja tutaj jestem w stanie kilka metrów zrobić tylko. Ja tutaj podgarnę. Taki pasek dwumetrowy podgarnę, żeby generalnie ta kostka się tu nie rozjechała i na tym to się skończy. Podsypię trochę pod budynek. Delikatnie skarpówką na krótki klin wyrówna mi to wszystko na dzisiaj. Druga strona, to tu mamy więcej do roboty, bo no więcej do roboty, dwie wywrotki ziemi, tak? Ponoć jedna ma dojechać jeszcze, ale to zobaczymy, czy dojedzie, czy nie. Bo to z tym dojeżdżaniem ziemi, to już nieraz tak słyszałem, ile ma być tej ziemi, a później nie przyjechało wcale nic, tak? Krokodyla dogładzam i to wszystko, tak? Tu podepchniemy trochę do przodu, bo nie mam czym się rządzić tutaj. Widzicie, to jak mąka, dosłownie jak mąka. Zobaczymy, bo to pierwsze kropelki spadły. A suszę mamy. No znów wchodzimy w fazę suszy, tak? Miało padać w zeszłym tygodniu, w poprzednim. I do dzisiaj nie popadało nic, tak? Nie wiem, jak tam u was, napiszcie. Jak u was, ale generalnie jak się patrzy, to u jednych padał, tak jak u nas wcale, tak? Jesteśmy na zachodnim Pomorzu, tak? Ja tu jestem ze Stargardu, więc powiem wam, że no nie zapowiada się w rolnictwie szał jakiś. Szał to na razie jest wyrywania włosów z głowy. Co się z cenami stało, tak? Głodów rolnych. Dzięki naszym przyjaciołom za wschodniej ukraińskiej granicy, tak? Nasi przyjaciele. Nóż w plecy i do widzenia, tak? Przyjaciele. Nie trzeba mieć wrogów, jak się ma takich przyjaciół.
to przejechać skarpówką, ale generalnie wziąłem trochę łopatką przy samej krawędzi i teraz otwarty krokodyl i częścią dłuta. O, zrobię coś takiego. Rozciągnę sobie na wysokość. To jest taki plażowy piasek, jak ja to mówię. Na dwa buty sobie ściągnąłem, ubiłem nogą przy samej krawędzi. Oj, i zrobię coś takiego. I też ładnie równo wyjdzie, tak? Parę minut. Załatwiony temat. Teren, żeby ogarnąć na taką wysokość docelową. Widzicie, ile tu zrobiłem kawałeczek. Ja tu zjeżdżam w dół. Pomiędzy tym a tym to jest z pół metra różnicy, dobra. Czuję, jak koparka zjeżdża mi, tak? To wiecie, ile trzeba ziemi, tego wszystkiego, żeby taką działkę z tyłu z 500 metrów podnieść, tak? 500 metrów, sobie policzcie, 500 metrów podnieść całą działkę o średnio gdzieś o 30 cm, tak? Czyli 500 na 3 to mamy 150 metrów sześciennych, 15 metrów sześciennych na wywrotkę, gdzieś tam wchodzi 10 wywrotek, tak. 20 cm, no to by była 1/5, to jest 100 metrów przez 15, no to wyszłoby, ile by to wyszło? 7. Nie mam kalkulatora w głowie. No i wtedy zamykamy łyżkę nie całkiem. Tak się najlepiej równa, bo spodnia część krokodyla równa, zęby nie robią dziur. No i tu tak o trochę się to rozciągnie minimalnie, tak? I taki mamy efekt później czegoś takiego. Tu na krawędzi, o, macie patyki nabyte, na tą wysokość tego patyka jest pół metra do sypania. I teraz ja dosypię po tej drugiej stronie. Bierzemy się za drugą stronę. I drugą stronę dosypujemy. Najpierw z grubsza dosypię, a później będę to równał. Żółtej rury dosypiemy. Trzeba uważać, bo tu jest kabel na końcu wystawiony z wtyczką. To z górki tylko trochę wezmę. Tam rozgrabię, wjadę później na górę i przyliżę. Się wsypuje, to się rozmywa jak
tak jak na plaży się rozmywa piasek. Wtedy ten klin nie jest 45 stopni, tylko jest mniejszy klin, tak? Będzie wam się taki luźny piasek rozmywał nie 1:1, tylko 2:1, tak? Dwie długości w poziomie na jedną długość w pionie. Też tam się zakłada, że najgorsze piaski to 1:1, tak? Nieprawda. Jak jest taki luźny piasek, który po prostu on się nie klinuje, to praktycznie 2:1, tak? Jak macie na kursie o tym klinie całym, tak? Osypywania się ziemi. W przypadku takiej luźnej ziemi jak tutaj, to spokojnie trzeba przyjąć, żeby 60 cm odsypać wyżej, to z metr się rozsypie, tak? Spokojnie. Naciskacie nogą i to odjeżdża. To nie ma możliwości, żeby to ustało, tak? Widzicie co? Akcja to jest co innego. Ja nie mam jakichś tak spektakularnych rzeczy do nagrywania. Ja generalnie u mnie raczej jakieś takie zakopywanie się w błocie po ramę i tak dalej, to no raczej takich rzeczy nie będzie, tak? Jak czuję, że coś nie idzie, to po prostu się wycofuję, tak? Ostatnio czyścimy naszego sztajera. Czyścimy. Szukamy usterek, tak? Bo są usterki elektryczne. Błędy kodu wyskakują i eliminujemy powoli te kody błędu. A ciągnik był gdzieś utopiony, bo spod kabiny wyciągnęliśmy już dwie taczki ziemi i dalej tam jeszcze siedzi. Musimy koła pościągać, żeby dostać się do... realnie dostać się do podkabina, tak? Nie jestem w stanie wyczyścić tam do takiego poziomu, żeby to już było jak należy, tak? Sami byliśmy w szoku, że wyciągnęliśmy dwie taczki ziemi spod kabiny i jeszcze tej ziemi tam jest, tak? Po prostu się do niej nie idzie dostać, bo to jest za kołami, tam w tych wszystkich zakamarkach. Się to drutuje powietrzem. Na razie nie robiliśmy nic na mokro, bo to tylko się na te wszystkie wtyczki naładuje wody, to przez to właśnie mycie. Część wtyczek już rozebrałem, część była zgnita w środku. Czyścimy to i czyścimy elektrycznie i zobaczymy. Po kolei eliminujemy kolejne błędy. Pływająca oś już się podnosi, ale dalej jeszcze jest tam problem z kalibracją. Po kolei dochodzimy. Nie znam tego systemu na tyle, żeby można było o tym jakoś tak swobodnie rozmawiać i komuś cokolwiek doradzać, bo sam go nie znam. Mamy obiecane, że jak mechanik serwisowy znajdzie trochę czasu, to do nas zajedzie, tak? Kiedy? Mówi, że tam w ciągu 2 miesięcy może przyjedzie, tak? Jak znajdzie trochę czasu, bo teraz siedzi w kombajnach, kombajny reperuje, tak? Takie czasy. Serwisowi mechanicy będą mieli roboty na lata przy tych ciągnikach, co teraz wychodzą. To jest taki badziew, że zrobimy
mamy tamtą ścianę tej ziemi. Tamtą ścianę zrobimy z tej ziemi. Ja sobie później wezmę sznurek. Tu ma być niby 60 cm. O, tu jest taki kabel, to go sobie przysypię. O, i tu, żeby na końcu było 60 cm. 60 cm to do kolan ziemi, tak? Te dwie wywroteczki tu wiecie. Moment zniknął. Nasypałem wyżej ziemi i teraz ściągam to do siebie, tak? Czyli biorę na maksa krokodyl otwarty, nabiłem sobie sznurkiem.
wysokość na szpilce i ściągam do tyłu. Jeżdżę to kołami, żeby tu trochę ubić i ściągam do siebie, tak? Co za dużo mi zostaje, to kolejnym przejazdem wysypuję tutaj na lewo. To, co mi tu zostaje. I takimi paseczkami to się tak zagniecie się, ubije i wyrównam. Można by było to skarpówką trochę zrobić, ale generalnie skarpówką nie ubijecie. O, wjeżdżam kołami i to siada, tak? To już wysokość prawie jest, bo widzę tam po sznurku. To pas boczny zepchnę. Będziemy mieli tą krawędź zrobioną, bo tu klient sobie życzy tą krawędź mieć zrobioną w pierwszej kolejności. To ogrodzenie robić. A to przygniatamy tutaj obok. Dzięki temu koparka z tyłu bazuje na tylnych kołach, to mamy jakiś tam poziom, tak? Ona sobie kopiuje ten poziom, który mam tu zrobiony na górce, tak? Teraz jeszcze ściągniemy tutaj w drugą stronę trochę. Kołami trzeba to trochę dognieść. I oj, rozcieramy to. Ziemię, żeby ładnie zrobić, to powiem wam, oj, drut jakiś wystaje, idę go wyciągnę. Te wszystkie druty na budowie, gwoździe, kręty, to jest jakaś bolączka po prostu. Wszystko rzucają budowlańcy pod nogi, to za to powinno się im naprawdę, nie powiem niekulturalnie co zrobić, ale operator później miałem właśnie uszkodzone koło, naprawa koła kosztowała mnie 400 zł i 2,5 dnia w plecy, tak? No to o czym tu mowa? A komuś się wydaje, że to jest takie śmieszne, bo naładuje wam takich właśnie drutów, gwoździ pod nogi i on jest zadowolony z siebie, jaką on dobrą robotę zrobił jako budowlaniec. Jak tam idzie naprawić sznurem na budowie, to jeszcze pół biedy, tak? Bo sznur weźmiecie, naprawicie, jak macie ze sobą, jak nie macie, to można podjechać sznur tam z domu wziąć. To się momentalnie naprawi, tak? Macie tam w plecy z 2 godziny i to wszystko. Jak macie sznur na miejscu. Jedynym problemem sprężarka. Jak nie ma na budowie żadnej sprężarki, to jest lipa. Zostaje koło odkręcić, zawieść, zrobić. Takie naprawy, o, proste, to wam na wulkanizacji zrobią w miarę od ręki, tak?
jak jest na zimno. Ale na ciepło, to przynajmniej u mnie, to jak się pytałem o normalne terminy, to terminy, tygodniowe terminy, żeby zrobić łatkę na ciepło, tak? To powiedzcie mi, to jest normalne, czy nie? Nie chcą tego robić, bo to jest pracochłonne, miejsce, stanowisko zajmuje na wulkanizacji, więc oni tam pierniczą, takie roboty robić. Podają termin, że za tydzień ci to zrobią, po to, żebyś po prostu od nich odjechał i pojechał sobie gdzieś tak indziej. Nie chce robić ktoś inny, to tak. Ale ja to też rozumiem, bo ja takich gównianych robót, jak ktoś przychodzi z jakimś byle czym, to też to się podaje termin długi na taką robotę i nie chce je szukać gdzie indziej, tak. Człowiek chce mieć naprawione, a oni nie chcą tego zrobić, tak? Trochę to po tym przejadę górą. Zaraz będziemy mieć koniec tej roboty. Teraz się przejedzie kołami 10 cm, 15 niżej. Jest tu wypoziomowanie tego na gotowo. I ja bym musiał tu jeździć, żeby to ugnieść. Przejadę to parę razy kołami. Zobaczymy, ile to siądzie. Ale już widzę, że siada grubo. Zaciągniemy to do tyłu. Trochę łyżkę sobie z przodu otworzę. Spodnią częścią zaliżemy to. Tak z ukosa. Z ukosa, bo do krawędzi się nie podjedzie. Kosa się to zaliże. O, w ten sposób cyki, ślad przy śladzie. Tak, od 1/3, 2/3 do połowy łyżki. Ślad przy śladzie i to się ładnie zaliże. Wysokość tam jakaś w miarę wyjdzie, nie najgorsza. Musi mieć po prostu dużo więcej ziemi, żeby móc to dopracować. A teraz w drugą stronę wjadę sobie na górę i to zrobimy od drugiej strony. Technika przecierania. Parę razy się to przetrze w jedną, w drugą stronę.
jest w miarę wtedy zagęszczone. Małe działki, tylko parka to się nadaje na dużą działkę, a nie takie 300 metrów za domem, czy 400, czy 500. Się nie ma gdzie ruszyć. To parka ma prawie 10 metrów. Tu macie tam z 20 metrów, no to mam 10 metrów realnie ruchu, tak? Czyli tyle co nic. Długość koparki, na długość koparki w ruchu. No. Widać już sznurek i do wysokości sznurka nie więcej jest tam. Dotknięcione. Jak zwykle szpaki mają wyżerkę. To jak kuzyna tam robiliśmy, to tam ziemia była przeknita z chwastami, to tyle robaków, że szpaków to tam naprawdę grube setki były. Wykarmione były na parę dni. Latały z tymi robaczkami. Trochę robaku, bo ile to w przyrodzie szczęścia daje. Tego nie zrobię, bo to jest i tak nie jest na gotowo, i tak nie jest na gotowo. Czy się będzie jeździć, ubijać? Idę się spytać, co z tam resztą ziemi, tak? Dojechała wywrotka ziemi, więc mam czym obrabiać. Tą działkę tu dokończymy, tą ziemią co przyjechała, i tutaj jeszcze na krawędzi między granicami dosypiemy, żeby łatwiej było tu ogrodzenie ogarnąć. Z 4 łyżki wrzucę, żeby ten przeskok na granicy był mniejszy, i reszta ziemi zostanie tutaj na tej działce. Po prawej stronie będzie mur oporowy postawiony. Jak będzie postawiony mur oporowy, to do niego będzie dowożona ziemia i dopasowywana wysokość wtedy. Ja tą ziemię powożę tutaj, dogładzę do tej wysokości, ile jeszcze tej ziemi zostanie, i przenosimy się na kolejny budynek. Tam mam jeszcze wywrotkę ziemi do rozplantowania. Trochę kamyka z przodu i jedziemy do domu. Ale myślę, że do pierwszej spokojnie zejdzie, tak? Kamyk. Przywieźli tak dużo tego kamyka, całą tonę. Ręcznie trzeba było sobie wrzucić, bo na kostkę rozrzucili. Brałko parką z kostki, to bym uszkodził kostkę. To nie mam.
teraz pójdę tą łopatą, rozgrabię, bo tu nie ma co koparką robić, tak? Działka wyrównana, ja się zbieram do domu. Żegnamy się, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.